Trzeci boss to jest to, co większość z nas lubi najbardziej. Czyste ściganie się o to, kto ma największego penisa w single targecie. Zanim jednak przejdziemy do penisowania bossa po plecach, to trzeba wiedzieć kilka rzeczy. Po pierwsze, charge. Dostaje to kilku graczy i prosta idea jest taka, że gracie bossa blisko krawędzi, osoby z szarżą odchodzą na powiedzmy prawą stronę bossa i czekacie, aż mechanika się skończy. Szarża zostawia po sobie ducha za każdą osobę, która trafi, więc nikt nie ma stać między ludźmi z mechaniką. No dobra, ale co z duchami? Otóż kolejna sprawa to decimate. Dostaje to dwóch graczy i poleci w ich kierunku strzał. Jeśli nakierujecie strzałem w ducha, to duch znika. Dostawia po sobie plamę i nakłada na was damage dotę na kilka sekund, czyli chujowo, prawda? No otóż kurwa nie, chcecie sukcesywnie niszczyć najlepiej wszystkie, a co zatem idzie, odstawiać duchy tak, żeby decimate'y miały łatwo je trafić, bo decimate'ów jest mniej niż duchów. Ale po co? Otóż kolejna mechanika bossa to jest po prostu cast, do którego uciekacie. Im dalej od bossa, tym mniej damage'u. Cast niszczy przy okazji wszystkie duchy na arenie, które w dodatku biją wam wtedy w chuj więcej, niż gdybyście zniszczyli je decimate'em, więc cel to niszczyć samemu zawsze jak najwięcej, a najlepiej wszystkie. No i to jest cała walka. Niszczycie duchy, pojawiają się plamy, przesuwacie bossa, żeby zrobić miejsce na kolejne duchy. Uciekacie i powtarzacie, aż boss nie zginie. A, no i unikacie spadających na ziemię plam, ale to chyba oczywiste. Tankowie, kurwa nie wiem, poczytajcie gajdy. Podobało się? Daj mordę łapkę w górę, suba i siemano.